Dzień dobry Państwu. To urządzenie, które stoi obok mnie, do złudzenia przypomina lodówkę, ale lodówką nie jest. To pompa ciepła, która zapewnia ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie Waszych domów, a jej, jak już się pewnie domyślacie, przewagą nad tradycyjnymi pompami powietrze-woda jest system, który umożliwia zlokalizowanie wszystkich składowych kotłowni, maszynowni, nazwijmy to jak chcemy, w jednym miejscu. Tak, to nie pomyłka. To jedno urządzenie ustawione na przykład w zabudowie kuchennej, do czego jest także przystosowane, mieści w sobie zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 190 litrów oraz zbiornik buforowy o pojemności 30 litrów. Jedynymi dodatkowymi komponentami jest oczywiście jednostka zewnętrzna, bo jest to pompa typu split, no ale jak sama nazwa wskazuje, nie zajmuje ona miejsca w domu oraz orurowanie, które te jednostki łączą. Komu zatem ta pompa jest w szczególności dedykowana? Podkreślamy wyrażenie w szczególności, bo pracować może w każdym domu, ale zamysł jej stworzenia przez nas wyszczególnia kilka grup uprzywilejowanych odbiorców. Ale zanim, kilka sekund porównania do konkurencji. W przestrzeni publicznej pojawia się często obiegowa opinia, że pompy nie nadają się do ekonomicznej pracy w naszym klimacie. Istotnie klimat ma znaczenie, dlatego produkując nasze urządzenia w Polsce, w Karpatach, stawiamy na myśl technologiczną dedykowaną rodzimym użytkownikom. Podam przykład, co wyróżnia nasze urządzenia. Na wykresie widzicie Państwo moc, którą osiąga 8-kilowatowa jednostka przy zmieniających się temperaturach. Punkt biwalentny to temperatura, w którym pompa wymaga wspomagania grzałką, co kosztuje i tego nie chcemy. W skrócie chodzi o to, by pompa zapewniała komfort termiczny jak najdłużej bez uruchamiania grzałki. W konkurencyjnych rozwiązaniach przy 5 stopniach na zewnątrz moc urządzenia spada, co powoduje załączenie grzałek. Z każdym stopniem w dół jej moc spada. Ważne, że dzieje się to w przedziale temperatur, z jakimi najczęściej mamy do czynienia w naszym sezonie grzewczym. Od plus 5 do minus 5. Nasze urządzenie, jak widać na wykresie, w cudzysłowie trzyma tę moc, nie wspomagając się grzałką, aż do punktu biwalentnego. Tyle o przewagach nad konkurencją. Obiecałem, że powiemy, dla kogo ta pompa jest szczególnie dedykowana. Po pierwsze, moda na niewielkie domy. Jednopokoleniowe kanadyjki i tak zwane stodoły z doskonałą charakterystyką termiczną, a nawet popularne domki bez pozwoleń spowodowała, że ergonomia zajmuje coraz wyższą pozycję w piramidzie potrzeb zamieszkujących. Kiedy liczy się każdy metr kwadratowy, to w projekcie kotłowni czy maszynowni naprawdę lepiej urządzić spiżarnię czy mini siłownię, niż marnować te kilka metrów na źródło grzewcze z całą świtą, czyli często buforem i zawsze zasobnikiem. W przypadku tej pompy wszystko znajduje się w jednej bryle, która, jak wspomniałem, jest skrojonym garniturem pod zabudowę kuchenną. Kolejny plus tej pompy, kolejna grupa docelowa, ci, którzy modernizują źródło ogrzewania w domu. Nie, nie musicie, a nawet nie powinniście rezygnować z gazu, jeśli na przykład z niego korzystaliście do tej pory. Mamy ten przywilej producencki, mamy to doświadczenie z projektu naszej hybrydowej pompy, które pozwala nam zaoferować Państwu stworzenie takiej hybrydowej instalacji, złożonej z pompy i kotła gazowego, jako źródła szczytowego. Regulacje unijne, które nadchodzą, nie uwzględniają zakazu używania gazu jako źródła szczytowego. Tworząc taką instalację hybrydową, stoicie Państwo w cudzysłowie na dwóch nogach. Nasz algorytm umożliwia także modulowanie pracą dwóch źródeł, które zależne jest na przykład od ich cen. Możliwa jest sytuacja, że pompa pracuje na 60% korzystając z prądu, a na 25% z gazu i odwrotnie. Cechą osobniczą jednostek Sola jest płynne modulowanie pracy, co skutkuje oszczędnościami. A co z tymi, którzy mają już dom, na przykład z podłogówką na dole i z grzejnikami na górze? Uspokajamy. Pompa zarówno technologicznie, elektronicznie, jak i przez fakt, że sami ją tutaj produkujemy, ma możliwość wyprowadzenia króćców na dwa obiegi grzewcze. Tu kolejny plus. To od Państwa zależy, na którą stronę te króćce zostaną wyprowadzone. Jak się przyjrzeć lepiej, to bardzo istotne, bo na przykład macie gotowy już projekt kuchni i wypada, że powinny być na lewo albo na prawo, a mogą też być do góry. Słowem, Wasza personalizacja, nasze wykonanie. Przechodzimy do najważniejszego. Ekonomia. Jeśli znacie nasze poprzednie jednostki, to wiecie, że w genotypie naszych urządzeń leży algorytm Sola IQ, który umożliwia wyznaczanie automatycznej krzywej grzewczej, która uczy się tempa nabierania i wytraty ciepła przez Wasz dom i tak steruje parametrami wydanymi na zasilanie obiegu, by było to jak najtaniej. Ilustrując, algorytm, biorąc pod uwagę temperaturę z poprzednich 24 godzin także, przy spadku temperatury nie wyda nam na sztywno znów w cudzysłowie, według ręcznej krzywej, ognia na tłoki, bo byłoby to nieekonomiczne. Będzie zwiększał produkcję w tempie wprost proporcjonalnym i wystarczającym do tempa wytraty temperatury.
A co w środku? Za sterowanie standardowo u nas odpowiada Siemens. Pompa obiegowa to Willow, sprężarka w jednostce zewnętrznej Mitsubishi Electric. Tutaj nie ma żadnej zmiany w stosunku do znanej Państwu Airmaster 150. Solidne europejskie lub japońskie uznane marki. A co z tym buforem? Po co ten bufor? Mogliście zrobić większy zasobnik CWU zamiast bufora. Proszę Państwa, o buforze i jego roli w częstych w naszym klimacie defrostach mówiliśmy już do znudzenia. Powiemy jeszcze raz. Ten niewielki bufor gwarantuje Państwu, że w przypadku defrostów czynnik zostanie pobrany z niego, a nie z Waszej instalacji podłogowej. Niektórzy są za, niektórzy przeciw. My stoimy na stanowisku, że bufor jest potrzebny i tak zaprojektowaliśmy nasze urządzenie. A co będzie, jak się to zepsuje? Też mówiliśmy szczegółowo, warunki gwarancji są takie jak w przypadku innych naszych pomp, ale powtórzymy, pewnie są tacy, którzy oglądają nasz kanał pierwszy raz. 6 lat gwarancji pod warunkiem corocznego przeglądu serwisowego, który kosztuje Państwa 600 zł. Jeśli nie chcecie ponosić tego kosztu, to 2 lata bezwzględnej gwarancji. Szerzej w odcinku, który się tutaj Państwu wyświetla. Po 6 latach oczywiście firma Sola, Gorlice, pełne wsparcie pogwarancyjne. Tutaj pracuje nasz zespół, łatwo nas znaleźć, choć lada dzień przeprowadzimy się na nową halę produkcyjną, ale także w Gorlicach kilometr dalej. Te przechwałki to jednak temat na inną historię. W razie pytań, zainteresowania proszę pytać w komentarzach lub na inne nasze kanały. Dzięki serdeczne, widzimy się w następnym odcinku.